Brytyjski dziennik Daily Mail wybrał 100 najgorszych napastników w całej historii angielskiej Premier League. Co ciekawe, w tym zestawieniu znalazło się aż 3 reprezentantów Polski, którzy swego czasu przysporzyli nam sporo radości swoimi golami w kadrze. Poznajcie tych najgorszych i uwzględnionych w rankingu Polaków. W 2013 roku Norwich wydało 8,5 miliona funtów na Holendra. Nie były to dobrze zainwestowane pieniądze. Początek miał bardzo dobry, bo trafił w swoim debiucie, ale problem w tym, że na tym się zatrzymał. Później zagrał jeszcze w 25 meczach, ale ani razu nie trafił do siatki. W konsekwencji Norwich spadło z ligi. Greg strzelał dużo w Olympiakosie, dlatego też zagrożony spadkiem Fulham wydało na niego aż 12 milionów funtów w styczniu 2014 roku. Jednak ze względu na kontuzję, problemy z przygotowaniem fizycznym oraz słabą formę zagrał zaledwie 3 razy. W Olympiakosie odzyskał formę, a teraz gra w Benfice. Wiktor Anicebe grał w Premier League przez 12 lat w barwach Evertonu, West Bromwich oraz Sunderlandu. W 197 meczach strzelił 27 goli, czyli do bramki rywala trafiał raz na 7-8 spotkań. Middlesbrough, by sprowadzić Brazylijczyka do siebie, zgodzili się rozbić bank i wydali aż 12,5 miliona funtów. Tym samym pobili wówczas dotychczasowy rekord. Alves w Herenveen strzelał gole jak szalony, ale w nowym zespole strzelił tylko 10 goli w 42 meczach. Za mało w stosunku do oczekiwań, a Middlesbrough spadło z ligi w 2009 roku. Gdy sprowadzano go do Leicester, pokładano w nim wielkie nadzieje. Liczono, że zastąpi samego Emila Heskiego. Lisy w 2000 roku zapłaciły za niego 5,5 miliona funtów. W pierwszym sezonie strzelił 9 goli, ale potem było już tylko gorzej. W 2001 roku w meczu z Liverpoolem zmarnował 3 stuprocentowe okazje w fatalnym stylu i został wygwizdany przez własnych kibiców. To doprawdy genialna historia. Żeby dostać się do Premier League, podał się za kuzyna George'a Weah, czyli najlepszego piłkarza na świecie w 1995 roku. Na jego bajkę dało się nabrać Southampton, w którym zagrał tylko raz i po 2 tygodniach rozwiązano z nim kontrakt. Potem grał już tylko w niższych angielskich ligach, ale jego legenda przetrwała do dziś. Pierwsze, najgorsze w tym przypadku miejsce przypadło reprezentantowi USA. Altidore strzelał wiele goli w Holandii, ale jego transfer do Premier League okazał się wielkim niewypałem. W Hull i Sunderlandzie rozegrał łącznie 70 meczów, w których strzelił 2 gole, czym rozczarował pokładających w nim wiarę kibiców. Teraz czas na Polaków. Na 16 miejscu został sklasyfikowany Grzegorz Rasiak, który dobrymi występami w drugoligowym derby Kanty wypromował się i trafił do Tottenhamu. Już po pół roku bez żalu oddano go do Southampton. Historia mogła jednak potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby jego prawidłowo strzelony gol w debiucie z Liverpoolem został uznany. Potem Rasiak próbował jeszcze swoich sił w Premier League w Boltonie, ale ten epizod również okazał się niewypałem. Smolarek przeszedł do Boltonu w 2008 roku po nieudanej przygodzie w Racingu Santander. W 12 meczach nie strzelił jednak żadnego gola i pożegnano go bez większego żalu. W styczniu 2006 roku Portsmouth kupiło go z Panathinaikosu. Oczekiwano bramkostrzelnego napastnika, ale reprezentant Polski zagrał w Premier League tylko 2 mecze. Po 4 miesiącach rozwiązano z nim kontrakt. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia.